Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj! Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego trzeciego modułu kursu Planowanie usług gastronomicznych. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Dla stabilnego utrzymania się na rynku usług gastronomicznych oraz dla utrzymania obecnych i pozyskiwania nowych klientów bardzo ważne jest dostosowywanie się firm do potrzeb rynku i informowanie o tym otoczenia poprzez wykorzystanie marketingu. Jedną z powszechnie stosowanych form marketingu jest promocja sprzedaży. Promocja sprzedaży ma na celu pobudzenie sprzedaży oferowanych usług odbywające się poprzez krótkotrwałe zwiększanie atrakcyjności oferty przedsiębiorstwa. Promocja sprzedaży realizowana jest poprzez wykorzystywanie różnorodnych instrumentów. Zapoznajmy się z nimi. Próbki to usługi oferowane klientom bezpłatnie lub po obniżonej cenie. Próbki są bardzo efektywnym środkiem promocji, niewymagającym dużych nakładów, wykorzystywanym najczęściej podczas wprowadzania nowych usług na rynek. Przykład. Sprzedaż kawy z ciepłą szarlotką w cenie 5,50, podczas gdy sprzedaż samej kawy kosztuje 5 zł. Próbka wyceniona na 50 groszy, regularna cena ciepłej szarlotki to 4 zł. Kupony upoważniające do nabycia usług po obniżonej cenie. Przekazywane są konsumentom za pośrednictwem poczty, prasy, załączane są do zakupów. Są bardzo popularne na rynku usług gastronomicznych. Programy lojalnościowe, nagrody za korzystanie z usług. W zamian za korzystanie z usług przedsiębiorstwa umożliwiają klientom otrzymanie prezentu, np. butelka wina gratis lub zniżki na kolejny zakup. Promocyjne obniżki cen oferowanych usług, w tym obniżki cen usług w określonych godzinach. Pokazy, degustacje, np. przy okazji różnych uroczystości. Obniżki cen przy zamówieniach grupowych. Oferta promocyjnej ceny na danie dnia. Sukces promocji sprzedaży kryje się w dotarciu z informacją do szerokiego grona klientów, co może zostać zrealizowane poprzez dobór odpowiedniej formy reklamy. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.